gdy wstaję rano, myślę sobie, że dzisiaj znowu będę w stanie zautomatyzować jakiś test albo wykryć jakiś błąd pozostawiony przez programistów i to mnie tak pociąga do tej pracy, daje mi mega satysfakcję. Studiowałam na Uniwersytecie Łódzkim. W Łodzi są dwie duże uczelnie tak naprawdę, gdzie każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i fajne jest to, że tak jak w moim przypadku, zaczęłam pracę tak naprawdę już na studiach, więc nie miałam problemu, żeby pogodzić i studiowanie, i pracowanie, i wszystko w jednym mieście. Mnie tak naprawdę do tego miasta ściągnęły studia na Politechnice Łódzkiej. Pracuję w firmie od 10 lat, ale miałam dość sporą przerwę, bo prawie 4 lata byłam na urlopie macierzyńskim, ale nie było to nigdy żadnym problemem. Czułam takie poczucie bezpieczeństwa, miałam, że będę miała gdzie wrócić i tak naprawdę od razu po powrocie trafiłam do nowego projektu z nowymi technologiami, gdzie tak naprawdę mogłam się od nowa dużo rzeczy nauczyć, rozwinąć. To, jak działa mózg kobiety, może sprawić, że jest nam równie łatwo w tej branży, ponieważ kobieta z natury ma umiejętność przestawiania się szybciej między zadaniami niż mężczyzna. Jestem w stanie na tej podstawie wyłapać rzeczy, których programista mógł nie dostrzec, o których mógł zapomnieć podczas implementacji. A ja to wychwycę i jestem w stanie od razu mu to przekazać. Jeszcze dzięki umiejętności komunikacji mogę porozmawiać, jakie jest najlepsze rozwiązanie dla tego błędu. Pamiętam, jak przychodziłam na rozmowę rekrutacyjną do Makolabu, jeszcze wtedy w biurze na Żgowskiej, to wszyscy wystawali z pokoi, patrzyli, o Boże, dziewczyna przychodzi na rozmowę i to jeszcze techniczną, więc to było szok dla większości pracowników. Natomiast teraz już tak naprawdę na przykład nasz zespół frontendowy w dużej mierze składa się jednak z kobiet i w tym momencie już myślę, że nie ma takiego rozróżnienia. Kiedyś to było dużo bardziej zauważalne niż teraz. Osobiście, gdybym miała zachęcić, to chciałabym zwrócić uwagę na wątek historyczny, ponieważ jeśli zajrzymy do historii informatyki i programowania, to tak naprawdę pierwszą programistką była właśnie kobieta. To jest fajne też w Makolabie, że tak naprawdę przychodząc tutaj do pracy na jedno stanowisko, bez problemu można zmienić dział na zupełnie różny. Przede wszystkim w Makolabie są bardzo fajni ludzie. Zawsze w każdym projekcie, w jakim pracowałam, a kilka mi się przewinęło już w tej firmie, zawsze trafiałam na super zespół, gdzie są bardzo pomocni koledzy, że zawsze zgrani i zawsze jest fajnie. Branża IT jest dla każdego. Każdy może się w tym odnaleźć, wystarczy odpowiedni zestaw cech charakteru, który jest niezależnie od płci i myślę, że kobieta jak najbardziej mogłaby się odnaleźć w naszej firmie, czy to w innej, w Łodzi i nie tylko.